Siemany do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szypson i witam was na filmie, w którym dzisiaj zwiedzimy trzy sejfy: sejf Freeza, sejf Shreka i sejf SpongeBoba. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie kogoś łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, więc uważam, że warto. Oczywiście zapraszam na wszystkie linki, które są w opisie, bo będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Przede wszystkim chyba was zapraszam na drugi kanał i na Instagrama, to są chyba takie najważniejsze rzeczy. No, ale tutaj też oczywiście, no, łapka w górę to jest chyba coś, co powinniście zostawić. A ja nie przedłużam, lecimy od razu z tymi sejfami, bo jestem podekscytowany tym, co tutaj przede mną widzę, ponieważ mamy trzy sejfy. Jeden jest żelazny, drugi jest złoty, trzeci jest diamentowy i... O dziwo, Freeze jest żelazny. No więc jakby, jak Freeze jest żelazny, a wiemy, jaki jest Freeze, to ja się boję pomyśleć, jakie bogactwa będą u Shreka, a tym bardziej u SpongeBoba, skoro SpongeBob jest w diamentowym, nie? Ale myślę, że zaczniemy sobie od Freeza. Z tego powodu, że nie wiem, bo no po prostu żelazny, to tak mi się jakoś bardziej nasuwa, że to pierwszy taki, wiecie, może być właśnie żelazny, a później pójdziemy złoty, nie, ja bym złoty zostawił na końcu, bo on wygląda tak najbardziej spójnie, wiecie, o co chodzi, że jest taki, no, wiadomo, a w drugiej kolejności pójdziemy do SpongeBoba, ale dobra, to nieważne, najpierw idźmy do Freeza, zobaczmy, jak to wygląda. Może ja zostawię otwarte, ja niespecjalnie chyba chcę to zamykać, żeby nie utknął przypadkiem. Dobra, skakujemy na dół, tu jest woda jakaś, okej, mamy tutaj, o kurcze, Freeze, dzień dobry, ale o ty, siema, Freeze, słuchaj, zanim, nie, no, co, miałem coś ze sobą, tutaj coś piknęło, ja nawet nie słyszałem. Przez bramkę, no przyszedłem. Halo? Jest, okej, wszystko? Ja nie mam nic ze sobą, jestem totalnie czysty. Nic nie mam. Jest totalna nicość, wiesz, o co chodzi. Myślałem, że masz nóż. Nie, no co ty, ja przechodzę normalnie, nic ci pika, jest wszystko gites, nic ze sobą nie mam. Ale wiesz, co bym chciał? Bo ty tu strasznie ciemno masz. Możesz tu światło jakieś zapalić albo dać mi jakąś potę, na przykład na widzenie w ciemności, czy coś tego typu? Masz takie rzeczy? Masz? O kurczę, dobra, dzięki. Oje, dobra, teraz to ja wszystko widzę. Dobra, Freeze, jestem w twoim sejfie. Trochę takie włamanie, ale widzę, że tutaj jesteś. I jakoś tak niespecjalnie nawet ten. Proszę cię bardzo, oto mój sejfik, no właśnie widzę. Kurczę, tu jakieś auto, co to jest za? To jest Merol? Jakiś nowy, jakiś taki offroadowy. Widzisz ty, jakie bogactwa, no o, widzę, no jest normalnie tutaj. Są nawet takie lampy z Minecrafta tu w to włożone. Tam, Mercedes, a to jest jakiej firmy ten samolot? Bo też widzę, że całkiem ładny. Taki. No powiem, no jednoosobowy chyba, nie? Jednoosobowy jest, ale ten... Chcesz sobie pojeździć albo polatać Ferrari albo Lamborghini? Nie pamiętam, o kurczę. Lamborghini, przepraszam, czyta się Lamborghini, bo nie Lamborghini. Ja jakoś tutaj, ten, jakoś mnie poniosło na chwilkę. Nie, no ja nie umiem tym latać, ja się boję. Nie, Freeze, nie rób, nie tu chyba. Jak ty chcesz stąd wylecieć w ogóle? Przecież ty się nie zmieścisz tu, co ty robisz, Freeze? To się nie uda. Jak pana to, co ty... Nie, Freeze, co jest grane? Nie, ojejku, prawie się rozbił samolot. Dobra, to jest jakiś zniszczony samolot Freeza, z czego on jest zrobiony? Mój samolot, nie, spokojnie, chyba się nie rozwalił, chyba jest cały. Dobra, ale to czekaj, dobra, co my tu jeszcze mamy? Widzę, że tu masz łóżko, tu ze śpisz normalnie. Co ty śpisz, w sejfie swoim własnym? Co to ma być w ogóle za spanie w sejfie? Tak? A nie wiem, a jakiś odcinek, czy nie odcinek, tylko ten, jakieś stanowisko komputerowe, nic tutaj nie masz, to tak siedzisz i co, leżysz czy latasz tym samolotem od prawej drogowej? Bezpiecznie w moim domu, to nie mogę, to mnie mogą ukraść? Nie no, co ty, jak ciebie, po co by ciebie mieli kraść? Ja prędzej jakbym miał coś kraść twojego, właśnie samolot albo auto, na co mi ty jesteś? Znaczy ja, znaczy nie, oczywiście, że ja bym ciebie ukradł, jesteś super Freeze. Nie, proszę, nie bij, nie. Dobra, ale co ty masz, Globus, lubisz geografię, czy niespecjalnie, ale roślinność też widzę, że masz, lubisz roślinność, ma się rozumieć, ta? No, czyli po to samolot, nie? Żeby sobie popodróżować. I co, tak planujesz tu jakieś swoje podróże na tym globusie, czy coś tego typu? Żeby mieć powietrze? No tak, planujesz, no dobra. Dobra, co tu jeszcze masz? Ja widzę, że tu bilardzik jest. Bilardzik, lubisz grać w bilarda, widzę. Jakaś partyjka szybka? Czy tak sztusiłem na samą myśl, żebym z tobą w bilarda grał? Nie, ja chyba przegram, wiesz, bo ja grałem w bilarda, ale nigdy na kwadratowych kulach. Więc chyba to się nie uda. A to co to... Ej, to też jest bilard, tylko jakby inny. H2O, a to jakiś wodny jest chyba, jak H2O. Dobra, i a po co tu tyle prezentów masz? A co chodzi z tymi prezentami? Jak ten sam bilard? Ten sam? No bo dobra, może ten sam. Dobra, tak, widzę te prezenty. O co chodzi z tymi prezentami? Czy ja mogę jakoś jakiś, nie wiem, zabrać sobie jeden? Specjalnie dla ciebie, specjalnie dla mnie. Dobra, wybierz jakiś, okej, okay, ale z wszystkich mam wybrać jakiś? W sensie, że jeden tylko z tych wszystkich? Tak, jeden, dobra, o nie, dobra, no to ja w takim razie, wydaje mi się, że...
Czerwony mi się kojarzy z czymś złym, więc ja bym chyba po prostu... Może ten wybieram. Ten tutaj, na który się patrzę w tym momencie. O, możesz... 10 mogę wybrać? Czy to nawet ich tyle nie ma? 3 razy, 1, 2, 3, 4, 15. To ja mam 10 z 15 wybrać? Wow, co to jest? I to dostaję teraz, tak? Dobra. Czyli mam... No nie no, 10, naprawdę 10 aż mogę wybrać? To było w prezencie. Ta 10, dobra, no to w takim razie biorę tak, biorę ten. Zaraz, zobaczmy, co w tym będzie. Co w tym prezencie się kryje? Czy będą to może diamentowe narzędzia tym razem? Albo coś innego? Bo złote to się szybko kończą. Bo ten prezent jest... Jak jest nieszczęśliwy? Stary, mi się kończy pota na widzenie w ciemności. Może on... Czy ja dostaję tutaj potę na ten? Co to jest? Potion Leaping? Co to jest Potion Leaping? Nie wiem, co to jest, ale to poczekajcie, to będzie... A, to jest Jump Boost tutaj dostaję, dobra. Spróbuj, dobra, próbuję tego. Dobra, mam, a to drugie to jest Water... To nie, ja wody nie chcę. Przetestuj, mam, super skok Freeza, dobra, świetna sprawa. W ogóle teraz zauważam, że to jest logo ekipy, nie? Wcześniej tego nie zauważyłem. Dobra, to był drugi z 10, losuję kolejny, więc myślę, że teraz analogicznie pójdę sobie na tą stronę. I teraz ten bym sobie chętnie chciał wybrać. Ten box do mnie przemawia. Myślę, że tutaj może być coś dobrego. Czerwone na końcu, wiesz, mi się wydaje, że czerwony to tak, no, niebezpiecznie jest czerwony brać chyba, boję się przynajmniej, dobra, co tu mamy, złoto, lapis, bloki lapisu, to super, będę miał czym ulepszać, ile z tego, o kurczę, dużo, to ja to zamienię z powrotem, może jednak nie chcę tego w ten sposób mieć, o nie, bo to się robi D9, ty, a jakiś crafting jakby tu masz gdzieś, czy coś tego typu? Czy muszę... O, dziękuję bardzo. Dobra, w takim razie stawiamy to tutaj. Robię tak. O, idealnie tego jest. Dobra, i mam 32 bloki. Dobra, kolejny prezent mam sobie wybrać, tak? To ja analogicznie idę sobie tutaj zobaczyć na ten prezencik. Mamy oczywiście trochę złota, mamy lapisu trochę. Póki co takie, no to spoko, ale bez szału w sobie, nie ma szału z tym. Nie, no co jest? Co ty robisz? Nie, no co ty, kurczę? Jakiś mnie straszy tutaj jakimiś odgłosami, co to miało być? Jajko? Jajko zombiaka? Nie, ja nie chcę. Ja, a można to wymienić? Mogę to wrzucić na bilarda, ja to kulą rzucam to normalnie do narożnika, wpadło. Dobra, wybieram kolejnego. W tym momencie przyszedł czas na czerwony, tak mi się wydaje. W sensie jakby, czekaj, jakby muszę to przemyśleć, jak to jest taki wzorek jakby zrobić. Czyli jak wezmę sobie tutaj te dwa... A ile ich mogę... Ja, no dobra, muszę 10. Dobra, w sumie nieważne. Poproszę ten. Niektóre są złe? Dobra, no poproszę ten, zobaczmy co tu... Naprawdę? Ziemia? No dobra, niech będzie. No to w takim razie idę od drugiej strony teraz. Ten czerwony poproszę. Ten czerwony, czuję, że po drugiej stronie będzie lepiej. Jak tam było źle, to tu będzie lepiej. Okej, wózek z TNT, elitra! A może jakaś firewery też będą, dobra. Nie tu, ja to zakładam. Tutaj mamy elitrę założoną, mamy wózek z TNT. Dobra, więc teraz tak, sam środek musi zostać upolowany. Po prostu, to może być, że tak to ujmę, strzał w dziesiątkę. I co my tu mamy? Mamy świ... O, dobra, podoba mi się to. Stawiam tutaj teraz to... Siadam i let's go. Dobra, to w takim razie teraz poproszę świnia wybiera ten w tym momencie. Ten tu poproszę. Tutaj ten jest teraz, przemawia on do nas, do mnie, do świni znaczy. Dobra. Co tu jest? Szkło? No dobra, może być. Czyli w sumie mocno tragiczne rzeczy są. A nie, dobra, coś ty jeszcze dajesz, dobra. Liście! Na co mi liście? Panie. Totalnie niepotrzebne rzeczy, no ale dobra. Niech będzie. Zawsze coś. Ile mi zostało jeszcze? Ich? Jest zakaz jazdy na świni? Jak zakaz jazdy na świni? No proszę. Tylko nie, no nie ubijaj! No nie, no freeze, ale to jest zniszczyłeś moją nagrodę w tym momencie. Zniszczyłeś moją nagrodę. Ja auto biorę w zamian. Zniszczyłeś mi właśnie sposób jeżdżenia. Ja nie wiem. To mi się to nie podoba. Jak ja teraz stąd wyjdę, jak nie mam świni? Jak ja stąd mam wyjechać? Świnia była moją jedyną szansą. Dobra, nieważne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze dwa mogę otworzyć, więc tak. Zróbmy to w ten sposób, że otworzę może teraz ten na narożniku. Poproszę tego. Ten do mnie przemawia. Może tutaj będzie jakiś, nie wiem, jakiś coś. Nie wiem nawet co. Ale poproszę tutaj jakoś... co było w tej paczce, Freeze? Redstone? No nie, no, czy ja mam to wysadzić w tym momencie tutaj? Co to są za rzeczy? Freeze, na co mi takie rzeczy są? Jakie to są beznadziejne mystery boxy? Dobra, patrz co ja robię w tym momencie. Chcesz tego? Ja nie mam nawet przycisku.
Więc chyba to się nie uda. Ale mogę inaczej zrobić. Mogę zrobić tak. I szybko mogę zrobić tak. I poczekam, aż będę miał przycisk. Dobra. Freeze. Ostatnia twoja szansa. Nie, no co ty robisz? No dobra, nieważne. Ostatni mój box. Mam nadzieję, że coś teraz fajnego mi dropnie, więc poproszę może, poproszę teraz ten w narożniku. Ten tutaj dobrze wygląda. Ten poproszę. Ten do mnie przemawia. Ten czuję, że będzie odpowiedni. Proszę, oby coś fajnego. Co to jest? Zegar? Czy tam kompas? I ten? I... O, w końcu coś dobrego! Jakiś ten. O, jeszcze totem nieśmiertelności. Jestem już niezniszczalny. Dobra, ja zakładam to. Nie chcę tej elytry. Strzały, dobra. Czyli wszystko spoko. Spoko, fajnie. No dobra, no to co? No chyba się dobrze uzbroiłem, tak mi się wydaje. Jakby mi się to podoba. Otworzyłem 10 skrzynek, tyle ile kazałeś otworzyć, więc bardzo fajnie. Tyle z prezentów. No więc słuchaj, ja będę leciał dalej. Dzięki wielkie za te wszystkie nagrody. Oczywiście podzielę się z tobą jakąś, więc proszę bardzo, łapaj wszystkie. To jest dla ciebie. Proszę bardzo, łap to. Ale to jest syf. No tak, dlatego go nie chcę. To też sobie możesz zabrać. Ja resztę sobie mogę przytulić. O, tu możesz jeszcze tą butlę dostać. Dobra, trzym się tylko... Problem mam, Freeze, wiesz? Nie mam jak stąd wyjść, bo tam jest do góry. I masz jakąś drabinę na przykład, albo jakiś, nie wiem, jakiś... nie wiem, fajerwerki, czy coś, to bym wyleciał sobie tym... Drabina, o, może być drabina. O Jezu, ile drabin, dobra. No to w takim razie drabiną wychodzę. Dzięki za dzisiaj, Freeze. Trzym się, do następnego razu. Może następnym razem coś lepszego dropię z tych twoich skrzynek, bo póki co to był mocny syf. Trzym się, elo. Dobra, napisał popatki, no więc dobra. Lecimy do następnej bazy. Tak jak powiedziałem, pora na bazę. No oczywiście SpongeBoba. Mam nadzieję, że tutaj będą jakieś fajniejsze rzeczy niż w poprzedniej. Dobra, uwaga, wchodzę do tej bazy, zamykam za sobą. SpongeBoba się nie boję. Znowu tu jest tak ciemno, dlaczego ja nie mam poty na widzenie w ciemności? Powinienem takie rzeczy mieć. Czemu to jest tak ciemno w tych wszystkich bazach? Dobra, nic tutaj nie widzę totalnie. Jest woda, ale nic nie widzę. Jest tu ktoś? Halo, SpongeBob, halo. Nie widzę cię w ogóle. Halo, SpongeBob. Jak pomocy? Ale ja nic nie widzę tutaj, ja nic nie widzę. Czekaj, o, jest chyba tam. O, rzuca jakoś po to do mnie. Rzuć, o, dobra, więcej widzę, dobra, uwaga, wchodzę do ciebie. Siema, SpongeBob. Halo, o co chodzi? Jakie pomocy? Co jest? Czego się boisz? Co ci przeszkadza w twojej wędrówce? Jaki jest problem? Zdradź mi swój problem, SpongeBobie, kochany. Co jest problem? Co, masz niepościelone łóżko? Zgubiłem sponge, czyli gąbkę. O kurde, ale co, gdzie ją zgubiłem? Gdzieś w wodzie? To ona, przecież ona wciągnęła wodą już, to ona już jest bez... A nie, można ją w sumie odsuszyć, no ta. No niestety, dobra, czyli rozumiem, że mam ją znaleźć, tak? Rozumiem, że taki jest plan. A co dostanę w zamian, SpongeBobie, jak pomogę ci znaleźć, co? No właśnie, dobra, wiesz co, fajny prezent, no dobra, nie chcę wiedzieć co, zrobię to nawet bezinteresownie, okej, czyli poszukać muszę gąbki, ona gdzieś tu powinna być z tego co mówisz, więc dobra, przepłyńmy tutaj gdzieś, po prostu porozglądajmy się, przelećmy dookoła tej bazy, najgorsze jest to, że ja nie mam za dużo tlenu, więc tu jest pod tym względem problem, ale chyba mam sposób jak to załatwić, mamy tlen, łatwo, na pewno jest, no dobra, zaraz gdzieś ją poszukam, ale póki co nic nie widzę tutaj, rozwalę to i lecimy dalej, czy tutaj jest jakaś gąbka, nic nie widzę, nie ma żadnej gąbki, SpongeBob, jest problem, nie ma gąbki żadnej, wiesz, mi się wydaje, że ktoś cię oszukał, mi się wydaje, że ty chyba nigdy nie miałeś gąbki, przecież to ty jesteś gąbką, jak mogłeś sam się zgubić? Tlen, o, dobra, zdążyłem, dobra, jeszcze tych liści nie sprawdziłem, więc sprawdźmy je szybko, uwaga, tu... Nie no, stary, nie ma tu żadnej gąbki. Nie no, ty mnie okłamałeś chyba. No, jak musi być? Ale jak ona wyglądała? Gdzie ty ją ostatni raz widziałeś, co? A ona wyglądała tak jak ty? Nie wiem, no stary, bo nie widzę żadnej gąbki nigdzie. A ona mogła być jakby zakopana pod czymś, czy coś tego typu? Jakby nie wiem, że mogła nawet zakopać się pod piasek na przykład, czy coś tego typu. Możliwe? O kurczę, no pod piaskiem to może być ciężko, żeby ją znaleźć, ale dobra. Może przekopmy to jakiś... Nie wiem, to przekopmy, czy coś, czy może pod... Ale pod kamień to raczej wątpię, żeby coś wpadło. Myślę, że tutaj byłoby ciężko, żeby coś tutaj tego, że tak ujmę, się poddymiło. Więc chyba, o kurczę, znowu tlen. Okej, jestem tutaj. Dobra, sparzę, spokojnie, damy radę. Jakoś to będzie, nie przejmuj się. Dobra, ja jakby liście rozwalę, bo w liściach jest jakby większa szansa chyba, żeby coś się ukryło. Więc po prostu rozwalmy liść. Rozwalmy jeden liść, to się chyba siekierą rozwala, czy... Mam gąbkę!
Czekaj, już biorę, mam gąbkę, mam. O nie, tlen. Dopłynę do ciebie. Bum. Dobra, jestem, mam gąbkę. Proszę bardzo, mam gąbkę. Jest wszystko tak, jak powinno być. Jeszcze ją by się przydało wysuszyć, bo cała jest zamoczona, więc nie jest dobrze. Olone, no jest mokra, no ale co ja mam ci zrobić? No można ją wysuszyć chyba w piecu, ale nie mam węgla. Masz tu jakiś węgiel czy co? Masz węgiel, dobra. Dobra, to czekaj, już ci suszę, będziesz miał suchą gąbkę. Ale w tym momencie musimy porozmawiać o nagrodzie. No, żartowałem, zrobię to bezinteresownie, nie musisz mi zdawać. Dobra, tu mamy tak. Wiesz co, ja nawet tobie dam coś. Patrz, masz tutaj gąbkę, proszę cię bardzo. I w nagrodę ode mnie dostaniesz... masz tutaj złoto. Proszę cię bardzo, masz. Miej jakby... Ty jesteś żółty, złoto jest żółte. Złoto żółte, tak jak siki. Gadasz dużo, jesteś nikim i tak dalej, wiesz o co chodzi. Co to jest? Yellow butter? No, czy to są twoje siki? to nie siku. Dobra, mogę to przyjąć w takim razie. Już się bałem, że to są siki, bo żółte akurat twoje, dobra. Dobra, no dzięki wielkie za żółtą wodę. W takim razie, słuchaj, no ja ci życzę miłego korzystania z tej jakże pięknej, cudownej gąbki. No i widzimy się może kiedyś. Miło było mi cię poznać i pomóc ci znaleźć tą gąbkę, bo rozumiem, że łatwo nie było, wiesz. Prawie utonąłem. Więc ja lecę dalej, bo została mi ostatnia baza Shreka. Trochę się boję, raczej baza, nie baza, tylko safe. Ale miło było poznać, trzym się, masz tutaj jeszcze drabinę, trzym się elo, ja wypływam, powodzą kanarka, trzym się elo. Dobra, słuchajcie, wychodzimy stąd, trzeba stąd wyjść znowu, a tutaj muszę znowu tą drabinę poustawiać. Dobrze, że dał mi tak dużo tych drabin, bo ja nie wiem, jak bym stąd powychodził, gdyby nie te drabiny. Więc bardzo fajnie, bo teraz mamy łatwe wyjście. No i co? I przyszła pora na zielonego, kurczę, Kinola, bo przyszła pora na Shreka, więc chyba wchodzimy do jego sejfu, czyli ostatni sejf Shreka. Dobra, wchodzimy do bazy Shreka, uwaga, znaczy do sejfu Shreka, ciągle się mylę, dobra, o kurczę, jak to jest wysoko, to jest chyba najwyższy tam, aż i toperzy latają na dole. Dobra, uwaga, skaczemy na dół, uwaga, let's go, jesteśmy w wodzie, dobra, o co tutaj chodzi? Jakiś większy korytarz w ogóle tam widzę, że jest Shrek, dobra, będziemy mieli konfrontację ze Shrekiem. Dobra, nie wiem, jaki on jest ogromny! Co jest grane? Nie, proszę mi nic nie robić. O ty, co ja, co jest Shrek? O co chodzi? No ja, co, jesteś kurczę w szoku? Czemu ty jesteś taki kurczę potężny? Jak ty jesteś ogromny, co jest grane? Wszedłeś do mojego sejfu, a wszedłem, a czemu nie? Kto mi zabroni? Mogę? Czy nie mogę? Bo jestem zły i się najadłem. No nie wiem, no co, czym się najadłeś? Miodem tam, tym swoim? Wszystko jest takie złote, skąd ty masz takie bogactwa w ogóle? Co jest grane? Nie powinieneś tutaj być? No przepraszam, dobra, czyli mam już iść, czy co? Chyba muszę cię... Jak mnie musisz zniszczyć? Nie, proszę mnie zostawić. Ja mam siekierę, ja mam w ogóle totem nieśmiertelności, nic mi nie zrobisz. Mam siekierę, złoto i totem nieśmiertelności, jestem niezniszczalny. Rozumiesz? Poczekaj tutaj, jak mam poczekać tutaj, o co chodzi? Jak mam poczekać? No dobra, poczekam. Albo mam propozycję. No dobra, no to jaka propozycja? Słucham. Może możemy się dogadać, czy coś tego typu, nie? Ale poczekaj tutaj jak na zawsze. O! Nie, co jest? Nie! Dlaczego? Zostałem tu uwięziony. Nie, jak ja mam stąd wyjść? Teraz ja nie mam nic. Ale mam niby totem na nieśmiertelności. Dobra, ale jak już tu jestem, to skorzystajmy z tego. Skąd on ma takie bogactwa w ogóle? Co jest grane? Dlaczego Shrek jest taki bogaty? Ile sztabek złota, że ja bym je policzył? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na szesna, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Tu jest 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 tych kupek i tego raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. 29 i 18 tych kurczy stosów złota i tak dalej. Nie wiem, to jest mega dużo. I tu jeszcze jest jakaś mapa ze skarbem, czy on znalazł jakąś mapę ze skarbem, jakiś złoty miód, jakaś klepsydra, czy tu się właśnie odlicza mój czas, mojego życia, czy coś tego typu, nie wiem o co chodzi. Ej, tu jest jakieś zejście! Ej, dobra, schodzę na dół, dobra, jeszcze na dole coś jest, dobra, schodzimy. Nie, no błagam, no. No co jest? Jak to jest możliwe, że nawet tutaj? Nie, to mnie prześladuje, to jest... nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Co jest grane? Dobra, co jest w skrzynce? Książka. Dobra, okej. Przeczytajmy książkę.
uciekła, oni nie mogą jej znaleźć, nie mogę na to pozwolić. Co? Czyli to prawda z Milki, że ona uciekła od Shreka i że ona gdzieś tutaj jest? Nie, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, widzowie. Jak? Jak to jest możliwe, żeby takie rzeczy... O, tu jest jakiś przycisk. Czy on jest autodestrukcją, czy coś tego typu? A może on uruchamia to? Dobra, klikam w ten przycisk, zobaczymy, co się wydarzy. Może... O, to jest to! Dobra, czyli lawa schodzi. Dobra, możemy uciec w takim razie. Mam nadzieję, że tam Shrek nigdzie nie czeka na mnie i będę mógł w spokoju uciec. Ale co jest grane? Jak to jest możliwe, że Milki uciekła Shrekowi i teraz jeszcze ja znajduję na to informację, zwiedzając sejfy. Zwiedzając sejfy Freeza, SpongeBoba i Shreka, trafiam na taką informację. To jest nienormalne, widzowie. To jest nienormalne. Mi się to totalnie nie podoba. Dobra, zanim ta lawa zejdzie, ja próbuję ją przeskoczyć jeszcze. Dobra, zejdź. Jak ona wolno spływa? Co jest grane? Nie przeskoczę. Dobra. Wydaje mi się, że w tym momencie już ją przeskoczę. Uwaga! Pum! A! Lekko się podpaliłem, ale nie zacząłem się palić. Dobra, musimy stąd wyjść. Na szczęście mam dużo tych drabinek, więc damy chyba radę. Ojej, jakie to jest wysokie. Teraz oby tylko nie spaść, bo jak spadnę, to jest koniec. Dobra, tu muszę stawiać wszędzie te drabinki. Dobra, idziemy na górę. Mam nadzieję, że ten Shrek gdzieś poszedł i że jakby mnie tutaj nie chciał więzić, bo jeżeli on czeka gdzieś tam na górze i mi zaraz wybombi i spadnę znowu na dół, to będzie mi bardzo przykro. O kurczę, jeszcze dwie drabinki. Dobra, tu jesteśmy na samej górze. Okej, otwarty safe, więc on uciekł gdzieś i nie wie, gdzie on jest, ale dobra, ja uciekam. Ja nie chcę być uwięziony w tym safe. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym odcinku. Może znowu zrobimy jakieś tajne bazy, czy tam nie tajne bazy, tylko te sejfy jakichś innych osób, ale no w tym odcinku dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy, w szczególności w bazie Shreka, więc myślę, że to bardzo wiele zmieni. Póki co dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pozdro, cześć, pa, pa.